Przez długi czas Kate Middleton uchodziła za gwiazdę brytyjskiej rodziny królewskiej. Jako dziewczyna z ludu usiedliła księcia, urodziła przyszłych dziedziców tronu, postępując zgodnie z etykietą zdobyła serca dworu i poddanych. I nagle na horyzoncie pojawiła się Meghan, silna, uparta i bardzo niezależna. Chociaż na zdjęciach szwagierki wyglądają na zaprzyjaźnione, w rzeczywistości jest ponoć zupełnie inaczej. Czy właśnie jesteśmy świadkami cichej wojny między kobietami? Obejrzyjcie nasz film, by dowiedzieć się więcej. Ostatnio w mediach zawrzało na wieść, że Harry i Meghan przeprowadzają się. Dotychczas para mieszkała w pałacu Kensington w bliskim sąsiedztwie pozostałych członków rodziny królewskiej. Teraz przenoszą się do oddalonego o 40 km od Londynu, podarowanego im przez królową Frogmore House w Windsorze. Ten dom jest dla Harry'ego i Meghan wyjątkowy. To tam odbyła się ich sesja zaręczynowa oraz przyjęcie weselne. Rezydencja posiada 10 pokoi, siłownię, spa i salon do jogi. Według oficjalnego komunikatu przeprowadzka spowodowana jest chęcią zachowania spokoju oraz dyskrecji w czasie oczekiwania na swojego potomka i zapewnienia dziecku możliwie najzwyklejszego dzieciństwa. Prawdopodobnie do rezydencji przeprowadzi się także matka Meghan Markle, która przecież przeprowadziła się do Anglii. I chociaż brzmi to bardzo racjonalnie, mówi się, że powody przeprowadzki są zupełnie inne. Media sugerują, że szwagierki się ze sobą nie dogadują. Jak donosi Daily Mail, Kate i Meghan to zupełnie inne osoby, bardzo różnią się charakterami. Księży mają zupełnie inny styl i stosunek do życia na dworze. Kate, która jak najlepiej stara się spełnić oczekiwania stawiane jej jako małżonce przyszłego króla, nie może znieść i zrozumieć swobody Meghan oraz tego, że Amerykanka uparcie stawia na swoim. Harry mocno wspiera żonę w niezależnych opiniach i zachowaniu. Powiedział kiedyś: Meghan dostaje to, czego chce. O konflikcie księżnych mówi się od dawna. Kobiety rywalizują o zainteresowanie mediów, poparcie poddanych i uwagę królowej. We wrześniu magazyn In Touch donosił, że Kate jest wściekła na Meghan o to, jak zaciekła aktorka próbuje zdobyć przychylność monarchini. Potem sugerowano, że Meghan jest zazdrosna o to, że Kate sama zostanie kiedyś królową i będzie czerpać z tego tytułu benefity. Konflikt zaostrzył się jeszcze bardziej, kiedy magazyn Vogue ogłosił listę najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Po raz pierwszy w historii znalazła się tam członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. Niestety wybrana nie została Kate, ale Meghan. Ponoć rywalizacja kobiet o popularność stała się tak zażarta, że ich mężowie chcieli przeprowadzić interwencję, a Elżbieta II zapowiedziała, że trzeba coś z tym zrobić, by nie było kryzysu w pałacu. Czy więc właśnie dlatego książę Sussex wyprowadza się? Czy to Meghan chciała uciec jak najdalej od Kate Williama i namówiła do tego męża? Niezależnie jak blisko bracia są ze sobą, prowadzą teraz dorosłe życie, mają rodziny i inne obowiązki. Każdy z nich musi iść teraz własną drogą, nawet jeśli decydują o tym ich żony. Co o tym myślicie? Dajcie nam znać w komentarzach i obejrzyjcie nasze inne filmy o rodzinie królewskiej. Pamiętajcie też, by dać lajka i zasubskrybować nasz kanał. Do usłyszenia!